Nazywam się Sandra Kowalczyk i chcę wam powiedzieć moje świadectwo. Wiecie, ja nigdy nie wierzyłam w Boga. W wieku 12 lat zaczęłam brać narkotyki i patrząc na ten świat stwierdziłam, że Boga nie ma. Wiecie, patrząc na to, jak ludzie się zdradzają i na grzech, który w nim panuje, stwierdziłam, że Boga nie ma i poszłam w ten grzech. Poszłam w ten grzech. Wiecie, ja w wieku 12 lat zaczęłam brać narkotyki. Miałam narzeczonego, który mnie bił, który bardzo mnie bił, bo zdradziłam go. I tak wyglądało moje życie. I w pewnym momencie spadłam na samo dno, wiecie? Spadłam na samo dno. Byłam złodziejką, alkoholiczką, narkomanką. Lubiłam się ciąć. Byłam bardzo złą osobą. I pewnego dnia moje życie dobiegło kresu. Pewnego dnia, tu w Warszawie na ławce, ja po prostu straciłam swoje życie. Ja umarłam i umierałam bardzo powoli, wiecie? I wcześniej był u mnie człowiek, który głosił mi dobrą nowinę, który mówił do mnie, jest Bóg, jest żywy Bóg, nie religia, tylko żywy i może naprawić twoje życie, tylko musisz przyjąć go do swojego serca. I wiecie, ja tak... Ja oddałam wtedy Bogu życie, ale nie byłam pewna do końca. Dalej żyłam swoim życiem i wiem wtedy, że to nie było to. Ale w pewnym dniu, kiedy straciłam te życie, kiedy umierałam, to ja zawołałam do tego Boga. Ja zawołałam do tego Boga, wiecie, Jezu, jeżeli jesteś, uratuj mnie. Ja wiedziałam, że tylko On ma moc uratować mi życie. Ja już umierałam, nie było już w ogóle nic dla mnie, ale Jezus, On zobaczył mój krzyk i On wyrwał mnie za rękę, pociągnął mnie i uratował moje życie. I w tej chwili uratował mnie i uwolnił mnie od narkotyków. Wiecie, ja chcę wam powiedzieć, że ja poznałam Boga ponadnaturalnego. Ja nie poznałam jakiejś pierdółki. Ja poznałam Boga, który uwolnił mnie od narkotyków. Rozumiecie? Który uwolnił mnie od narkotyków, uratował mnie ze śmierci i pokazał mi, jak mam żyć. Dzięki niemu zobaczyłam świat na nowo. Dzięki niemu moje wnętrze przemieniło się. Rozumiecie? Ja zobaczyłam, jaką ja grzeszną osobą byłam. Co ja ludziom zrobiłam. Wiecie? I Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ani jednego. Każdy zgrzeszył brakiem chwały Bożej. Brakiem chwały Bożej. Każdy jeden na tym miejscu zgrzeszył przeciwko Bogu. Ale Bóg 2000 lat temu, On oddał za ciebie Syna. On oddał Syna i powiedział, wybaczam tobie, jeżeli uwierzysz w Jego świętą ofiarę. W Jego świętą ofiarę. Musisz uwierzyć w sercu swoim. Mówię ci tutaj o dobrym Bogu. O Bogu miłości. Rozumiecie? O Bogu miłości. On 2000 lat temu oddał za ciebie Syna. On oddał go za ciebie, żeby go zlinczowali i miał wszystkie choroby na sobie. Żebyś ty nie musiał tego mieć. Żebyś ty poprzez jedną decyzję w swoim sercu mógł żyć szczęśliwym życiem i mógł być zbawionym. On powiedział, że do nieba nie idzie się poprzez uczynki, żeby nikt nie chlubił się przed Bogiem, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, żywego Boga, Pana Panów i Króla Królów. On jest żywy, On zmartwychwstał, On nie umarł, On jest życiem i On daje życie w obfitości. W obfitości, nie w jakiejś marności, tylko w obfitości. Rozumiecie? To jest Bóg mocy. To jest Bóg ponad naturalności. To jest Bóg życia. Życia. To ty jesteś decydentem w swoim życiu. To ty wybierasz życie albo śmierć. Życie albo śmierć. Ty wybierasz. To jest najważniejsza decyzja w twoim życiu. Więc przyjdź. Pojednaj się z Bogiem. Gdy ja pojednałam się z Bogiem, moje życie uległo całkowitej zmianie. Całkowitej zmianie. Rozumiecie? Ode mnie odszedł chaos. Ja byłam bardzo chaotyczną osobą, ale gdy poznałam Jezusa, ten chaos odszedł z mojego życia. On odszedł i w końcu potrafiłam robić normalnie rzeczy. W końcu potrafiłam wziąć życie w garść i zarządzać tym. Rozumiecie? To jest Bóg, który
który może zrobić wszystko, ale On potrzebuje do tego Ciebie, Twojej wiary i Twojej decyzji, Twojego pozwolenia, rozumiesz? On zrobił krok, oddał swojego Syna za Ciebie, ale teraz czeka na Twój krok, żebyś zaprosił Go do swojego serca. Wiecie, Słowo Boże mówi, żebyśmy uważali na swoje dusze, że zamienią obraz żywego, prawdziwego Boga na obraz śmiertelnego człowieka. Wiecie, i dlatego jestem tu, żeby wam powiedzieć, że ja poznałam tego prawdziwego, realnego Boga. Realnego, nie obrazek, nie różaniec, nie żaden system religijny. Ja poznałam Go osobiście, osobiście. On przyszedł do mojego życia i przemienił mnie. Rozumiecie? Ja stałam się nowym człowiekiem, całkiem innym i całkiem nowym, ale ja Mu na to pozwoliłam. Ja Go zaprosiłam do mojego serca. Rozumiecie? Ja do Niego zawołałam. I teraz sobie mówię, żebyś zawołał do Jezusa. Zawołaj do Niego. Jeżeli potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie, jeżeli jesteś chory, nęka cię jakaś choroba, masz depresję, jesteś uzależniony, ale naprawdę chcesz z tym skończyć, przyjdź do nas, przyjdź do mnie, a zostaniesz uzdrowiony. W nas zamieszkał Chrystus, wielki Bóg, i może zamieszkać również w tobie. 2000 lat temu On oddał życie po to, żeby zamieszkać w tobie, żeby mógł być z każdym z nas. Więc jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, podnieś rękę, a podejdziemy do Ciebie, albo podejdź do nas. Poprowadzimy Cię w modlitwie, powiemy Ci, jak to zrobić. Przyjdź, zobacz nasze życie, zaprezentujemy Ci Chrystusa, bo On mieszka w nas. On mieszka w nas, rozumiecie? Nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Król królów i Pan panów w Tobie może również zamieszkać.